Szlak Młodzieży Huty Bankowej, czyli tak naprawdę przejście, w moim przypadku przejazd w relacji Szkoła Podstawowa imienia Adama Mickiewicza w Łebie przy ulicy Tysiąclecia, a dworzec kolejowy i z powrotem. Dlaczego akurat nazwałem to szlak imienia Młodzieży Huty Bankowej? Bowiem tutaj właśnie w tej zlokalizowanej po prawej stronie szkole młodzież huty, pracowników Huty Bankowej tutaj przez wiele, wiele lat wypoczywała na koloniach, no i z dworca po przyjeździe pociągiem trzeba było jakoś tutaj przejść, więc my się teraz podobną drogą, jak tutaj te rzesze młodzieży rano czy też wieczorem, bo wyjeżdżało się przecież wieczorem, maszerowały przez miasto, a nie były to kilkuosobowe grupy, ale były to grupy takie, no po grup zawsze było gdzieś po około 12-13 chłopców, tyle samo dziewczynek, i w każdej grupie to było po około 20, po około 20 osób, więc była to ogromna kolonia. No i ulicą Tysiąclecia dojechałem do rynku. Rynek sobie musimy oczywiście dookoła objechać, czyli trzeba pojechać w lewo. Oczywiście idąc do dworca od szkoły, szło się zrezygnowanym. Wszystkie fantastyczne przyjaźnie i tak dalej za chwilę na rok gdzieś tam zamierały, zanikały. Oczywiście idąc szliśmy w ten sposób na przestrzał, no nikt nie szedł za drogą, aczkolwiek jako kolumna pieszych to tak naprawdę powinniśmy wtedy byli iść właśnie za drogą. Ale to wiem dzisiaj, wtedy aż tak ruchu drogowego nie znałem, no ale opiekunowie, organizatorzy. Ale to były inne czasy. Kościuszki 11 listopada. Fantastyczne skrzyżowanie. Chyba najcięższe skrzyżowanie w Łebie, właśnie skrzyżowanie 11 listopada, 10 marca i Kościuszki, z której teraz jadę. Ogromny ruch. Oczywiście z Kościuszki możemy tutaj tylko jechać w prawo bądź w lewo, czy albo w kierunku dworca, albo w kierunku Alei Świętego Jakuba. Nie,
Ja oczywiście jadę w prawo, jadę do dworca kolejowego. Oczywiście stop, lewa wolna, ale się udało, że akurat miałem moment, że nie było pieszych. No i ostatnia prosta, moi drodzy, przed dworcem. Tutaj przed nami tak naprawdę na dworcu kolonie się kończyły, a 3 tygodnie wcześniej, bo wtedy aż 3 tygodnie 21 dni, a 3 tygodnie się tutaj, wcześniej się tutaj kolonie zaczynały i tą samą drogę pokonywaliśmy w drugą stronę i mimo zmęczenia podróżą przez całą noc, około 12 godzin z tego co pamiętam pociąg tutaj jechał, a może trochę krócej, może 10, to jednak człowiek z wielką radością i ochotą tą drogę pokonywał. Czyli znowu z 11 listopada w lewo w Kościuszki. Upewniam się, że nie ma pieszych i jedziemy w kierunku rynku do ulicy Tysiąclecia. Wyobrażacie sobie, jak tutaj taka rzesza około 500 młodzieży w wieku od gdzieś mniej więcej 9 do 15-16 lat sobie przez miasto spaceruje. Piękne to były czasy, piękne. Kręcam w prawo, mam pierwszeństwo przed pojazdem sprzeciwka. Wojska Polskiego. I w prawo w ulicę Tysiąclecia. Muszę poczekać, aż wyjadą te pojazdy, bo prawy pas mam zajęty przez pojazdy zaparkowane. Też można by było wyznaczyć jako drogę jednokierunkową, zostawić tutaj ten parking. I z powrotem jestem przy szkole na ulicy Tysiąclecia. No teraz tutaj parking jest na szkole. A i tak, szkoła nie żyje tak, jak to żyła przed około 30 lat. Brakuje nas, brakuje.